Yamaszka YZ F250. Co do zrobienia, no leciwa maszyna. Byłem się przejechać, zobaczyć jak to chodzi, no i niestety tak trochę, no jestem sceptycznie nastawiony. Teoretycznie mamy sprawdzić tylko zawory. Film tak nagrywam bardziej dla właściciela, żeby wiedział co i jak, co ja sądzę. A co zrobimy, to już sobie zadecyduję sam. No z takich grubszych rzeczy, no co, lagi na pewno do zrobienia są. Ta jedna puściła soki, a też dawno nie były robione. Kurna, cieknie z niej, przejechałem się kawałek. Tak ogólnie posprawdzać, żeby co i jak właściciel wiedział. Tu coś widzę, że czujnik lepiony. Gaźnik, mówi, że coś z gaźnikiem, bo bardzo pyrka, ale on moim zdaniem pyrka przez to, że nie jest wydech szczelny tutaj i tutaj sadzi wszystko i przez to on sobie tak pyrka jak 2T. Także gaźnik na razie zostawimy, a jak będzie trzeba, to się później ogarnie. Do tłoka teoretycznie nie zaglądamy, no. Zobaczymy jak zawory wyjdą jeszcze, ale moim zdaniem na tłoku też szału nie ma, bo zobaczcie zresztą sami. Kopka normalnie ręką. Ręką chodzi, no czuć opór, ale jak kopałem to no, w ogóle nie czułem, że coś kopię. Także moim zdaniem też tam będzie słabiutko z tłokiem już. Ale amorek tak samo jest upocony i to porządnie. Kupa oleju na nim jest. Główka ramy tak samo. Czuć już pamięć w niej na środku. To też nie wiem, czy będziemy robić, bo to też nie wiadomo, czy tam właściciel będzie chciał. Kiwak wahacz, no tu też jest. Teraz mam podniesiony, ale tu jest fest, też luz. Jak poszarpiemy na boki, to słychać jak nie wiem. I co jeszcze bym tu mógł powiedzieć o niej? O, ta kopeczka już też na złom się nadaje. Znaczy dźwignia, tu ten czujnik polepiony z silikonami. No, moim zdaniem sporo. Gaźnik mówił coś właściciel, żeby sprawdzić, podregulować albo przeczyścić, bo tu coś na silikon było. A widać tu w tej komorze, że jest składana już na silikon. To też by pasowało zestaw wrzucić naprawczy. Odpalać, tak jak mówię, odpala, ale to rzucam zaraz górę i będziemy widzieć, co tam do góry jej dolega. I cyk. Porozbierane. Stwierdziłem, że dogram, żeby całość jedna była, co i jak z tą maszyną, bo tak to by było troszkę bez sensu. Zaworki pomierzone. Tak to wygląda. 3 tu, 2 tu. Wydech zostawiamy. Wydech jest ok. Sące. 2 do poprawy. Prawy zostawiamy. Lewy i środkowy. Poprawimy delikatnie, także. Także będzie dobrze, zaworki najgorzej nie wyszły, bo tak jak mówię, myślałem, że będzie popieprzone gorzej, chociaż no szału też nie ma. Ciekawe jak płytki teraz, rzucę wałki na pewno, bo płytki, no ważna rzecz, żeby nie były już za cienkie. Bo tu w sumie są ustawione za małe luzy, no to musimy trochę cieńszą płytkę wrzucić, znaczy już pewnie sklepane, albo gniazda gdzie, no i będzie wtedy lipa, że tak powiem, jak będzie już płytka cienka. Aha, i jeszcze wymienić będzie trzeba, znaczy napasowałoby wymienić rozrządzik, bo tyle napięcia tylko już ma. Szału nie ma na cały napinacz, to jest 1/3, 1/4 napinacza została. Dobra mistrzarz, wziąłem statyw, bo dwie ręce się przydają. Wałki zrzucone. Druga rzecz, że łańcuszek rozrządu jest do wymiany. Widać, że na ogniwach się niestety przyciera. Tu o, miałem ogniwo takie chyba któreś, że ciężko chodziło. Zobaczcie, jak go powyginał, ogniwka tak zostają już. No, trzeba tutaj czuć po prostu, że to nie chodzi tak jak trzeba. Przeskok czuć i to chyba na każdym tym jest ogniwku. Także łańcuch, no, szrot, łańcuch na złom.
Zobaczymy, co tam siedzi. Jak cienka płytka będzie, to jest kaplica z tym motorem. No, przejdziemy sobie gdzieś na stoliczek. Już przygotowane wszystko. Kurczaki pieją jak zwykle. O kurde. Minimalna jest 1,20, jak serwisówka podaje. 1,20, a tu będzie, nie wiem, z 1,30, 40. Czyli mamy 1,50 mamy. Idealnie w punkt. No, coś tam można jeszcze się pobawić, to był prawie. I cyk. No płytki niestety, ale cieniutko, cieniutko. W ogóle to stolik sobie musiałem przynieść, bo tam wszystko rozłożone na warsztacie. Warsztat na cały ten garaż i miejsca brakło. No, to tak jak mówię, tak to wyszło. Płytki mamy 1,55 średnio na sących, a na wydechowych 1,60, czyli tu i tu już jest, no, jak na wydechy to jest słabo. Można jeszcze podregulować, no i jeździć, zobaczymy, jak tam właściciel zadecyduje. Jak nie, to te dwa poprawimy, no i łańcuch rozrządu bym obowiązkowo wymienił na sezon i można latać, no. Czy to wytrzyma, czy nie, to. O, proszę bardzo. Takie coś wyszło, że ślizg łańcucha rozrządu od przodu, tu od wydechu, proszę bardzo, pęknięty, on wchodzi w, tutaj w to wchodzi i to se tak było, że o, tak se było, no i tu od tej strony był ciachnięty, nie? No, a żeby wymienić ślizg, musimy zrzucać głowicę, bo tu mamy no to mocowanie, które nam do góry nie przejdzie, nie? Także no, lipa znowu wyszła. Sam ślizg, ten plastik 300 zł, więc masakra. No ale to nie koniec, to nie koniec niespodzianek. No, tu miałem problem z szpilką, musiałem Torxa nabijać, ale się udało. I co dalej? No właściciel zadecydował, że jednak no ślizg jest pęknięty, no to może go zmienimy, nie? Tylko teraz tak, mamy już ściągnięty cylinder tłok, no więc trzeba go pomierzyć. A więc tłok mamy selekcji B. Czy wyrobi na honowania, nie widać już, gładziutki jest, znaczy tylko takie w dół rysy. Jakichś ostrych tych nie ma, no nie wiem, tu jedynie na górze czuć. Ale to tam raczej normalne, jak go przehonuje, to powinno to wszystko ładnie ten. Ale czy siądzie na C, jestem dobrej myśli, że chociaż to będzie dobre. Na korbie coś tam delikatnie czuję góra dół, bardzo malutko, ale moim zdaniem coś się zaczyna dziać tam. Także, że to chodziło jeszcze. No nie wiem, nie mam pewności z tą korbą, bo wiecie, jak jest z korbą. Ale... oj Boże, no i co, miała być regulacja zaworów i teraz w sumie nie wiadomo, bo silnik teoretycznie by zrobić pasowało cały, nie wiem, zapytam właściciela, a tu jest wszystko do zrobienia, lagi, amorek, tył, łożyska w kole szumią, jak nie wiem, lagi upocone, tu wylane, no na wahacz chodzi już na boki, jak nie wiem. Ja w ogóle byłem się tym przejechać, żeby zobaczyć, jak to chodzi, bo teoretycznie to działało jeszcze, ale to była, mi się wydaje, moje szczęście, że mi to gdzie nie stanęło po drodze, bo ten ślizg, no to już jest tragedia. Ja go nawet paluszkiem lekko dotknę i tu go z milimetr trzyma. Jakby ślizg pęknął, łańcuszek by przeskoczył i co? I by był strzał. Chociaż i tak pewnie będzie trzeba remontować. No i teraz muszę dzwonić do właścicieli, bo szykowali się na drobną regulację zaworów. Jeszcze by szło podregulować, bo tam 1,20 chyba czy 30 jest płytka najmniejsza w serwisówce podadana. To tragedii by nie było, no ale
Teraz zrobić tłok, strzeli zawór. Zrobić zawory, tłok, strzeli korba. Albo jakie łożysko. I w ogóle pod szpilką od głowicy jest podkładka miedziana. Muszę popatrzeć na necie, bo wszędzie są takie duże, tu stalowe trzy, a tu jest miedziana pod jedną szpilką. A czemu? Więc co, ja tyle w tym odcinku. Ja sobie będę musiał teraz przemierzyć cylinder, tłok i przehonować cylindra. Zobaczymy, czy tu jeszcze wskoczy selekcja. To będę wiedział, co właścicielom powiedzieć. Jeśli wskoczy, no to jedyny plus tej rozbiórki. Jeśli nie, to już jest, no nie wiem. Ja tu bym motor za 5000 czy 6, to nie wiem, co bym z tym zrobił. Więc na razie to na tyle. No słabo wyszło z tą Yamahą, bardzo słabo. Mówię, wezmę, to będzie moment ustawić zaworki.